program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dzień dobry Państwu. Dziś na razie bez Roberta, ale dojedzie. Dziś krótko sygnalizujemy, nagrywamy. Stoimy tutaj na wylocie drogi na Osowa, miejscowość z miasta Suwałki. I dalej tam w programie pokażemy Państwu, jak połamana za miastem jest ta droga przez transport ciężarowy wożący żwir. Czyli można powiedzieć, będzie to temat typu kto łamie drogi w Suwałkach. Oraz pokażemy również te wielkie żwirownie, te wielkie, głębokie dziury, które tam się kopie. Kupie się nam następne jeziora. Kto ma z tego profity, a kto nie ma profitu? I czy te firmy, które wożą, prawda, tą drogą i łamią te drogi, powinny uczestniczyć w kosztach ich naprawy? Skoro inne firmy, jak budują markety, uczestniczą w kosztach przebudowy skrzyżowań, być może też. I to jest temat bardzo ważny. I czy CIT te firmy płacą w Suwałkach, czy w innych miastach, prawda, które są. Drugi temat to, proszę Państwa, zabiło się 4 młodych ludzi w Krakowie dosłownie niedawno i chcielibyśmy też opowiedzieć, że i przestrzec tych, którzy jeżdżą szybko, no bo tacy też są, jak zmienia się charakterystyka prowadzenia samochodu, jeśli zmienia się obciążenie pojazdu. Jeżeli dostajecie 2-3 osoby na tylną kanapę, no to zupełnie ten samochód jedzie inaczej i o tym też byśmy chcieli opowiedzieć. Też zapytamy się o wykonawstwo dróg, chodników, ścieżek rowerowych w mieście. Dlaczego one tak krótko służą równe, a potem się wypaczają oraz dlaczego tak często kopie się w mieście, prawda, te chodniki i czy przywraca się do stanu naturalnego. A czwarty temat, no to czy nasi radni bez przerwy to działając widzą to i o tym systemie wyboru, jaki zakres jest tego radnego pracy i co on powinien robić i o systemie wyboru i czy może coś zrobić, nie? No to takie fajne tematy do spotkania.